Cześć, ja jestem Lucek, zapraszam Cię na kolejny odcinek. To jest tryb kariery w wersji wczesnego dostępu, można powiedzieć taka beta i jeszcze nie wszystko tutaj prawdopodobnie działa dobrze. Dobra, musimy wejść sobie do samochodu, musiałem tutaj się na początku rozejrzeć i mamy naszą pierwszą furę. Co my będziemy tutaj robić? Nie mam pojęcia. Dobra, jak się wsiada, bo po prostu nacisnę F na klawiaturze. Załatwione, okej. Więc... weźmy sobie może kamerę ze środka. Co mi się dzieje z tą furką, ty? O! Czekaj, bo widok jest taki... chciałbym sobie przybliżyć trochę widok z kokpitu, ale nie mogę teraz, nie wiem czemu. Crash into something parking lot, okej. No to weźmy tutaj. Shit. Dobra, recovery options. Insure covers repairs, you can pay the... coś tam. Recover and repair. Proszę bardzo. Discover the world around you. I mamy sobie mapę. Jest! Nie skraszowała się! Ha! Dobrze, co my teraz możemy zrobić? Select the point of interest. Gas station. I mam nadzieję, że się... z nikim nie zderzę. Kiepski start kariery, ziomek. Czekaj, czy ja mam włączone w ogóle światła? Nie wiem. Powiem ci, że ten GPS? Nie, no jest widoczny coś tam na drodze, te strzałki, ale tak kiepsko. Nie mamy tu GPS-u w środku w samochodzie, więc... na razie jedziemy tak, jak trzeba. Rozpędźmy się. W mieście powinno być chyba 50. Okej, mamy tutaj naszą stację paliw. O, czekaj, bo wbiłem bieg zamiast... jak tu wjechać? A, tam jest wjazd, okej. Z której strony mam wlew paliwa? Co pierwszy driving? Okej. I tutaj mam zaparkować. Dobra, mamy to. I refuel. Gasoline, diesel. Chyba gasolin, nie? Okej, refuel and recharge you will go. Top stations across the map. I... a ile mam kasy? O, tu mam swoją kasę na górze, okej. Nie zauważyłem tego za pierwszym razem. No to zatankujmy. W sumie mam trochę tego paliwa. O! Czekaj, jeszcze raz. Dobra. A, bo tu się raz naciska i... samo się leje. Dobra, i pay. Zapłaciliśmy, ja pierniczę, to kasa jest. Locate the challenge at the bank. Okej, dobrze. Mamy jakiś challenge. Warto sobie przejść ten samouczek, no bo to jest dla mnie coś nowego, nie wiem jak dla was. Gdzie jest ten challenge niby? Ej, mapa dobrze działa, wow! Ja jestem w szoku, naprawdę fajnie. A, bo mi się automatycznie wyznaczyło. Okej, dobra, no to... to jedziemy chyba. Muszę furę odpalić. Dobre, włączamy światła. Co to jest? Nie wiem, coś to robi. O, tutaj mam nawet pokazane paliwo. I faktycznie mam tyle, ile zatankowałem. Tutaj na button boxie mi płysy. No nie widzicie tego, ale ja widzę. I mamy, o, kamera. Okej. Mamy włączone światła, teraz już jest kariera taka, jak powinna być. Jedziemy na pierwszy challenge, zobaczymy, co to jest. Chciałbym sobie w sumie ustawić chyba światła na łopatkach. Dziwnie drga mi kierownica, ja mam force feedback ustawiony na maksa. To nie jest zbyt rozsądne, grając Bimenji, tak powiem szczerze. A, już mi się coś z silnikiem dzieje. Coś tam źle biegi chyba. Ja jeżdżę po lewej stronie, dlatego że... tak się nauczyłem w Japanese Drift Master, tam dużo sobie cisnąłem. Dobra, teraz zobaczmy, tu musimy się zaparkować, okej. I view details. Musimy sobie kliknąć. For the first challenge, keep it simple, your primary goal, reach the destination. O, jak daleko mamy jechać? Kurde, to Eurotrack Simulator. Czyli tak, byleby dojechać, tak? Czy ja wiem, muszę sobie zbindować na łopatki faktycznie te kierunkowskazy. Bo by było tak już, kurczę, że realistycznie, city car driving. Fajnie, że mamy GPS-a, szkoda, że nie ma w samochodzie takiego GPS-a, wiesz, z ekranikiem. Tylko musimy jakoś tak mniej więcej jechać na te strzałki. Ale tak, jaki mamy czas? Mamy 9 minut na dojechanie. 10 właściwie. Więc chyba wystarczy 10 minut tam dojechać. Nie muszę przestrzegać zasad ruchu drogowego ani nic. Ale nie mogę rozwalić też furki. Więc po prostu sobie o...
Tak, to jest fura przednio-napędowa, więc na pewno z zakrętu będzie wywalać, jak będę za mocno szalał, trzeba to mieć na uwadze. Oczywiście będziemy wyprzedzać, a z przeciwka będzie jechał samochód. Tak jest. Znam ten numer. Czy ja uszkodziłem jakąś furkę? Coś tam czułem, że jakby mnie uderzył z tyłu gościu. Znaczy w tył mojego auta. Tu sobie ładnie wyprzedzamy, cyk. Okay, bo chciałbym... Wow. Co to było? No dobrze, na razie jest całkiem w porządku, nic się złego nie dzieje. Ładna jest pogoda, jedziemy sobie kowetem. Tutaj coś z tą kamerą, kurde. Szaleje to, próbuję zmienić kamerę i jakoś dziwnie to przeskakuje, ale... Nie jest źle. Jedziemy ładnie na trójce, 70 km na godzinę. Włączamy sobie czwórkę, cyk. Nie wiem jak daleko jeszcze mamy, bo nie ma tu minimapki. Przynajmniej ja nie mam włączonej, bo chyba można sobie to jakoś zrobić. Ale jedźmy bez minimapki, bo większa imersja jest, to jest kariera w końcu. No mamy kupę czasu, to nie jest trudne zadanie, zresztą było opisane jako łatwe. 100 km na... 100 km na godzinę i naprawdę czuję, że jadę te 100 km na godzinę. Samochód ciężej się prowadzi, to nie jest Forza Horizon. Okej. Dobrze, że nie kolejna stacja palił, bo już nie stać mnie na tankowanie. Bardzo proste wyzwanie to było. Będziemy chyba kupować nową furę. Tak, parkujemy tu ładnie. Dawaj tyłem zaparkujemy. Nie będę jak każdy inny noob. Wow. Ta zmiana kamery jest śmieszna. Okej. Dawaj na lusterka. Kurde. Wiecie, o co chodzi? Coś nie tak jest z tymi lusterkami, bo zobaczcie. Ja mam teraz na środku to miejsce do parkowania. Na środku lusterka jest, nie? Muszę parkować na to lusterko tutaj, wsteczne, bo inaczej będzie źle. Tak nie wiem, czy będzie dobrze, tak. Czujniki parkowania? Cholera, dobra. Chyba gotowe. Dostaliśmy 900 baksów, nieźle. I chyba żeśmy zrobili zajebiście wszystko. Well done, have a example of location starting completing challenge, continue here. I czy my będziemy tu nową furę kupować? Access to wider variety of rewards, XP, after the tutorial. Okej, to był tutorial tylko, więc... Exit the Wilco. Dobrze, wychodzimy z Wilco. Idziemy do dealership. To jest to, na co czekałem. Okej. Wchodzimy do środka, no i zobaczmy. New used and private sales. Dynamic inventory. Check dealerships often for the new inventory. Try before you buy. Take the Wilgots for the test drive, try it, etc. O kurde! No to ciekawe. Czyli mamy samochody używane, nowe, mamy sprzedawane gdzieś tam przez prywatnych ludzi. No ten wygląda najlepiej, nie? Ale wezmę sobie tego. Zaskoczę was. O, tu mamy napęd na wszystkie koła. Okej, stoi nasza furka. Szkoda, że na zewnątrz. Napęd na wszystkie koła? Kurde. Nie wygląda, nie? Wygląda jak napęd na tył. Chyba. Chociaż nie, no stoi tam trochę wyżej. No i co o tym powiecie? Ja bym to... O, fajny tył ma, podoba mi się. I tak, choose trade in. Czy ja mam coś do sprzedania? Ty, ten samochód był mój jednak. Ej, to nie sprzedajemy go chyba. Kurczę, fajnie by było wziąć napęd na tył, nie, ale... Zarobimy jeszcze kasę, wydaje mi się. O, i patrz, teraz możemy sobie zobaczyć, co żeśmy kupili. Dobrze. Co, ja już mogę jechać tym? Pokaż. Aha, bo mi tak jakby wsiadło do środka, okej. Jedziemy do garażu. Czyli my tutaj będziemy... Czekaj, bo świateł nie włączyłem. Włączamy sobie światła. O, czerwone podświetlenie. No fajnie. Okej, i to jest mój garaż. Nie muszę się tam specjalnie chyba roz... Kurde, tu się jakiś korek zrobił. Wjeżdżamy do środka. I to jest, ej, to jest serio mój garaż? Nie. I jesteśmy na miejscu. Exit the Wilco. Więc approach the computer. Tu możemy podejść do komputera. Zobaczmy. Możemy tutaj sobie ulepszać naszą furkę. Mamy spoiler. Small leap. Tutaj nam się pojawia, widzicie, takie małe coś. Więc tak, teraz jak zniszczę sobie furę, no to będę musiał ją naprawić i zapłacić za nią, oczywiście. Tutaj mamy garaż, a tu mamy chyba pierwszy challenge, tak? Zobaczmy, o co tam chodzi. Tak czy inaczej, mam już swoją pierwszą furkę, więc jest naprawdę przyjemnie. Wsiadamy sobie do środka, cyk. O, odpalamy. No i gdzie mam teraz jechać? Tutaj sobie wyznaczyłem trasę do tego challenge'u numer 1.
I mamy nowy spoiler. Czy on faktycznie tutaj jakoś funkcjonuje? Z tego co patrzyłem, to chyba tak. Bo był jakiś tam update z aerodynamiką, nie? Że te spoilery faktycznie coś tam poprawiają w Beam NG. Tutaj nie ustępujemy, jedziemy. Uuu, to jest szybsze od mojej poprzedniej furki. I tu mamy nasz challenge prawdopodobnie, albo coś do zrobienia, jakąś misję. Czyli co, musimy zrobić tutaj manewr pit, nie? Żeby jak najmniej uszkodzeń zrobić na naszym radiowozie i jak najszybciej złapać przestępcę. O kurczę, to będzie ciekawe. Czekaj, bo... Aha, tu mam automat, okej. O, jest automacik. Ciśniemy za nim. Ja wbiję tam jedynkę. Światła włączamy. Jak tu się włącza te... Koguty, nie mam tu na tym batunku. Okej. O, brakowało, shit. Gonimy typa, stop! A nie, włączyły mi się te migacze, okej, tylko nie mam sygnału. O, znosi. Dobra, i teraz jakoś manewr pit zrobimy na nim. Bam! Czy to był mistrzowski manewr pit? Na pewno nie był najgorszy. Gdzie on jest? Pojechał pod prąd? Szalony jakiś. Ło, wiem, że zostałem z tyłu, ale kurde. Chyba już przekroczyłem czas. Miałem problem z... O, nie. Musimy go... U, ty, skubaniutki. On myśli. Musimy poprawić. Manewr pit pierwszy wyszedł mi naprawdę dobrze. A jak będzie teraz? Ciach! Musimy tak go uderzyć, żeby się zatrzymał, nie? Ach! Trzeba go przygwoździć jakoś. O nie, make it stop on your mouse. O, to nie wykonałem jednego zadania. Trzeba go tak uderzyć, żeby on się... Albo zepchnąć go na przykład gdzieś na pobocze, żeby on w coś uderzył i się stotailował, nie? Żeby już nie mógł do przodu jechać. I wtedy musimy przy nim stać i go złapiemy. Stotailował. Wiecie o co chodzi, no. Albo żeby przebił oponę. Ja nie mogę tu strzelać do niego. Nie dali mi klamki dzisiaj na robotę. O, zgiń. Dobra, mam cię, gościu. Już nic nie zrobisz, nie uciekniesz. Stój, to policja! Bam! Ach! Jeszcze raz spróbuję i teraz poniżej minuty. Więc... Może po prostu... Zepchniemy go. Uuu! No i co gościu teraz zrobisz, e? Okej, okay, co i tyle? Pff. Jaki manewr pit, zobacz! Tak trzeba to zrobić. W tym samym miejscu mamy kolejne zadanie. Hide at home. Escape. Teraz my musimy być złodziejem i uciekać. Mogę wybrać inny samochód? Player Wilco. Okej. Okay. Czyli możemy sobie przyjechać naszym samochodem i... Patrz, jak bierzemy naszą furę, to nie mamy tych rzeczy tutaj. Są poskreślane i nie dostaniemy w ogóle kasy. Okej, okay. A jak bierzemy ten samochód z wyzwania, to dostaniemy kasę. Okay, let's go. Outsmart the police and arrive at your house safely and securely. You can take shortcuts and other routes if you want. Arrive at the market destination and make sure that the police are not near you. Don't complete the challenge. Okay, dobra, to już wiemy. Musimy im uciec, ale w taki sposób, żeby już nigdy nas nie złapali. Włączę sobie światła, co nie? Dobra, gdzie mam moją chatę? Najpierw to musimy ich jakoś zgubić, czyli przechytrzyć. Mamy jest ruch uliczny, więc możemy takich naprowadzić, żeby się z czymś zderzyli. Też mam tutaj automat, więc po prostu... O kurde, cisną. I uwaga. Pyk! Dobra, chyba już ich przechytrzyłem. Teraz chcę sobie zjechać tutaj, nie wiem, zawrócić. I teraz... O a skąd oni tutaj są? Pamiętajcie, że trzeba uważać na swoją furkę. Jak za szybko najedziesz na krawężnik, no to po oponach masz. Nawet może całych kołach. Trzeba uważać na to. No na pewno na autostradzie ich nie zgubimy. Mają szybkie radiowozy, prawdopodobnie szybsze od mojego pick-upa. Więc... Muszę jechać gdzieś też w tamtą stronę, nie? O, widzę mój garaż. Okej. Okay. Moja furka już się źle czuje. O nie... O kurde, moje drzwi!
O nie, coś mi się stało chyba z autem. Chyba coś z kołem lewym. Tak to wygląda. O, niedobrze. Ale czekaj, może jeszcze... Tylko będę musiał mieć kierownicę skręconą cały czas, bo... Jest źle. Blokadę zrobili. O, nie, dobra. Spróbuję tego. Uderzymy jak w Most Wanted w tył auta. Okej, to nie mogło się skończyć dobrze. Mój samochód oberwał solidnie. Może jeszcze dojadę jakimś cudem, chociaż już nie dostanę pełnej kasy za wyzwanie. Mają mnie chyba. Zobacz. Chyba mnie mają. Gnoje. Aha, rozumiem, czyli tam, gdzie jest to oko na górze tego interfejsu, mamy taki napełniający się pasek. Jak oni mnie widzą, no to ten pasek napełnia się do końca, a jak mi słabo widzą, to nie do końca. Na razie jeszcze jakoś jadę, nie ma źle. O, czekaj, nie to chciałem. Co to była za kamera, ty? Okej, to było dziwne. Jeszcze nie ma źle. Nie, no, dobrze nie jest, wiadomo, ale... Jakoś jadę. Okej, teraz niby mnie nie widzą, tak? To już mnie widzą. A czy oni potrafią jeździć na przykład na przełaj? Dobrze by było to teraz, kurde, sprawdzić, nie? O-o. O nie, to się nie skończy dobrze. Wrong way, dostałem kolejne wykroczenie. O nie, dobrze. Jednak wpadli na to, że mogę tu jechać. O, wypadałoby teraz... Ej! Kurde, urwało mi koło? Aż tak mnie uderzył? Czekaj, mogę otworzyć maskę? Nie, jednak nie mogę. Szkoda, chciałem im pokazać silnik. O właśnie, ja też sobie włączę światła. Op. Może ich oślepię. Mam długie w razie czego. Nie jest dzień, raczej ciężko będzie ich oślepić. Okej, widzę mój cel. Jedźmy sobie może według GPS-a i zobaczymy jak to na nich podziała. Czy będą dalej mnie ścigać? Trochę mi przeorali tutaj bok. O, żeż ty! Ty, ale twarda ta moja fura. Wiecie jak to jest z furkami? One są twardsze z tyłu niż z przodu. Z przodu mamy tą strefę zderzeniową, która ma się jak najbardziej zgnieść, ale tył samochodu! To jest naprawdę twarda rzecz. Mam tu zjazd. Zobaczmy, czy pojadą za mną wariaty? Może nie. Może sobie dadzą spokój. O, tu mamy takie... jakieś boiska czy coś? Albo tu tor wyścigowy, nie? Boiska. To jedźmy na tą chatę. Całkowicie samochód się rozklekotał, cholera. Ale grunt, że mogę dalej jeszcze jako tako jechać. Może na nich nie trafię już. Zobaczę, co się stanie, jak zajadę na chatę. O, kurde, stoją. Chyba muszę zajechać na chatę, jak po prostu oni nie są w pobliżu. Tak to ma działać. Wow! O, od frontu. Au! No taka trochę offroadowa ta furka, więc może jakoś dam radę. Trzęsie mi się wszystko w tym aucie. Nie obracaj się. O, właśnie tak. I teraz gaz. Ta miejscowość jest otoczona murami z każdej strony. Ciekawe dlaczego. Ciekawe co za wariaty tu mieszkają. O, okej, okay, ej, to było bardzo proste. Tylko trzeba było po prostu od razu jechać do domu. Wow, mega proste. Zajechałem sobie na chatę i zainstalowałem takie oto pojemniki z tyłu auta. Tutaj z przodu też, znaczy... O, tutaj mamy takie pojemniki. No i będę mógł już transportować pierwsze ładunki. W ogóle zobaczcie, wywaliło mi kanapę z tyłu, jak zainstalowałem te rzeczy. Ale tak, mogę robić transporty moim pierwszym samochodem. W komputerku zauważyłem też, że pojawiły się nowe fury, ale są diabelsko drogie póki co. Mamy takie furki i są zajebiście drogie. 15 tysięcy, w sumie 5 tysięcy mam. Nie no, coś tam, tylko wiesz, mało się na razie zarabia i w następnym odcinku zobaczymy, ile się hajsu będzie zarabiać na przykład z misji, gdzie będziemy dostarczać rzeczy. A tymczasem trzymajcie się, na razie, cześć.